Dzień dobry, pani kosmetolog. Dzień dobry. Jestem bardzo wymagającą pacjentką. Dzisiaj potrzebuję pomocy, jeżeli chodzi o cerę suchą, podrażnioną. Jestem po kwasach, które mocno mi przytrzymują skórę, dosłownie się łuszczę. Także co ja mogę tak naprawdę używać? No więc proszę sobie zapisać, to się przyda na pewno. Beta-glukan. O! Pantenol. Pantenol, dobrze. Tak, ceramidy przede wszystkim. Rewelacja, uwielbiam. I kwas hialuronowy. Super. Czyli co, poproszę receptę. Już stemplujemy. O! Czyli co, recepta, czyli dzisiaj porozmawiamy sobie o cerze suchej, podrażnionej, takiej właśnie po kwasach, po retinolach. No jeżeli mocno Wam się łuszczy skóra, potrzebujecie dużego nawilżenia i ona po prostu jest taka problematyczna pod kątem, no że ciężko nawilżyć, to dzisiaj Gosia Wam pokażę dużo ciekawych kosmetyków. Ja już jestem po kuracji, zresztą mówiłam Wam na Instagramie, że mam doradzone naprawdę super kosmetyki, więc opowiem Wam o moich wrażeniach. Także co, zaczynamy? Zaczynamy. Gosiu, może przede wszystkim nam powiesz, czym się charakteryzuje cera sucha, jak rozpoznać taką cerę, bo ja mam przynajmniej takie wrażenie, że często źle interpretujemy w ogóle kondycję i stan naszej skóry, a przy okazji rodzaj i wbrew pozorom im jeszcze bardziej przesuszamy, atakujemy, bo ona nam się często przetłuszcza, po prostu się mocno broni, więc nie wiem, jakie są ewentualnie czynniki zewnętrzne, wewnętrzne, które o tym też decydują. Jasne, więc cechami charakterystycznymi naszej cery suchej jest to, że jest matowa, jest przesuszona, może nam się łuszczyć, jest taka trochę szorstka w dotyku. Taka nieprzyjemna, ściągnięta pewnie, nie? Tak, jest takie uczucie napięcia, czasem nawet pieczenia. Ogólnie jest też skórą cienką. Niestety też są widoczne na niej szybciej tutaj zmarszczki. Zmarszczki, tak, właśnie efekty starzenia. No niestety tak właśnie możemy rozpoznać naszą cerę suchą. Ona jest przede wszystkim też płytka, więc tak. Bardzo często i widać nam naczynka, jakieś żyłki na przykład. Łatwiej się też odwadnia. Właśnie, i dlatego jak na przykład nie pijecie wody, to ona dosłownie jak taka skórka owocu, prawda, się marszczy i szybciej po prostu się uwidaczniają zmarszczki. My akurat mamy to szczęście, że mamy troszkę grubszą skórę, więc łatwiej nam ją i nawilżyć, ale tak szybko nam się nie przesusza, prawda, więc też inne kosmetyki stosujemy, ale dzisiaj jest świetna okazja, żeby Wam pokazać właśnie kosmetyki do cery suchej. Ja się o tym też mocno przekonałam, ponieważ troszeczkę za dużo użyłam kwasu, to ewidentnie Gosia zauważyła, bo powiedziała, że mi się bardzo mocno przetłuszcza skóra. Tak. Że ona się jakby broni. Więc dostałam właśnie receptę. Ja słuchajcie, w ogóle mocno też skorzystałam z tych poleceń, też nawilżałam skórę. Więc Gosia, może nam przede wszystkim powiesz, jak unikać przesuszeń, tak? Żeby po prostu cera się no tak nie broniła i była mocno nawilżona. No więc musimy przede wszystkim mieć odpowiednią pielęgnację. No właśnie. Nie możemy stosować kosmetyków z alkoholem, to już zupełnie jest... I nie możemy pić alkoholu. Tak, nadmiernej ilości. Możemy też palić papierosów. Powinniśmy też unikać takich bardzo wysokich i bardzo niskich temperatur. Mam tutaj na myśli saunę i na przykład krioterapię. A saunę każdy lubi, prawda? No i tak samo klimatyzacja. Teraz na szczęście jest troszkę cieplej, więc już można zrezygnować, ale to też nie jest dobre dla cery suchej. No i wietrzymy też pomieszczenie, żeby nie było za ciepło, tak? Bo to też jest bardzo ważne. A powiedz mi, Gosia, jakie składniki? No oczywiście trochę usłyszałyście w intro, jakich składników trzeba poszukiwać w swojej pielęgnacji. Ja się, no tak jak mówię, przekonałam o tym, że one faktycznie działają, bo moja skóra, no wczoraj miałyśmy nagrywać ten film, a zdecydowanie dzisiaj moja skóra lepiej wygląda, także akurat. Dobrze się złożyło. Dobrze się złożyło, bo czekałyśmy sobie na kilka produktów, żeby Wam też przy okazji pokazać nowości. Więc jakie składniki powinny się pojawić w naszej takiej typowej pielęgnacji nawilżającej dla cery suchej? Więc mamy tutaj na pierwszym miejscu pantenol, beta-glukan, który doskonale znacie, ceramidy, które są w ogóle składnikiem naszej bariery hydrolipidowej. A wbrew pozorom nam się ceramidy chyba nie kojarzą z cerą suchą, prawda? Że bardziej nie. Z cerą dojrzałą, tak? Że to trzeba, to są takie kosmetyki właśnie przeciwzmarszczkowe. Ale ja się też mocno zdziwiłam, że ceramidy są dedykowane cerze suchej, więc tak, ciekawe. Są świetne do cery suchej. Oprócz tego masło shi, też bardzo znany składnik. No właśnie. Masło shi zabezpiecza chyba skórę przed przesuszeniem, prawda? Tak, taka warstwa okluzyjna tak naprawdę. No chroni skórę przed ucieczką wody. Tak. Na skórkę, tak naprawdę. Oprócz tego mamy również wąkrotę azjatycką, bardzo znany składnik. No i śluz ślimaka. No właśnie, wszystko takie zabezpieczające, regenerujące naszą skórę, bo skóra sucha właśnie potrzebuje tej regeneracji, tak, prawda? No, takiego nawilżenia. I ochrony. I ochrony. Czyli co? Przechodzimy do kosmetyków? Dobrze, czyli zaczynamy od tak naprawdę naszych propozycji. Standardowo idące do pani pielęgnacji od oczyszczania, więc pokażemy Wam
Oj, powiem wam, że kilka naprawdę cudownych kosmetyków. Tak. I będziemy nawilżać skórę esencją, kremami i finalnie na przykład nałożymy sobie jakąś maseczkę właśnie. Także no to co, my się przechodzimy do stricte pielęgnacji. Mam nadzieję, że coś znajdzie się dla siebie. To co, zaczynamy od olejku do makijażu. Zaczynamy. Ja już testowałam ten produkt. No już jak się pokazał tak naprawdę w premierach kosmetycznych w zeszłym roku. Natomiast stwierdziłam, że to jest po prostu idealny kosmetyk dla Gosi, ponieważ Gosia też ostatnio trochę używała kwasów. No trochę się działo. Salicylowy, tak. Tutaj naprzemiennie, słuchajcie. Gosia w ogóle jest kosmetologiem, w związku z tym ona dobiera sobie stricte już tak, wiecie, bardziej profesjonalnie niż powiedzmy ja, więc ja przesadziłam, ale Gosia też miała przesuszoną delikatnie skórę po kwasach, prawda? Też mi się zdarzyło troszeczkę. To idealny, słuchajcie, olejek marki Veolia. Ogólnie Veolia pojawiło się u nas na stronie naprawdę w bogatym asortymencie, także jeżeli macie ochotę sobie coś przy okazji przetestować, kupując koreańskie kosmetyki, to Veolia, muszę wam powiedzieć, że jest taką topową polską marką. Ja przynajmniej wszystko już testowałam z tej marki, więc dużo wam podpowiemy na pewno. I też pojawi się w podsumowaniu z nowościami, ale słuchajcie, na najlepszy produkt po prostu, który ja używałam marki Veolia, to jest olejek do demakijażu. Zresztą go się zaraz zobaczy, jak on pachnie, bo to jest naprawdę... No ładnie. Jak taka świeża pomarańcza, ale taka tak słodziutka, wyciśnięta, tak. Świeża pomarańcza. Super, że jest pompka. No i co jest dla mnie ważne, to to, że jest ręczniczek. Takich ręczniczków mamy sporo, wymieniamy je regularnie. I taki olejek możemy używać na dwa sposoby. Albo nakładać, rozpracowywać jakby nasz makijaż od razu i zmywać wodą. Albo właśnie używając takiego ręczniczka, więc możecie przykładać taki ręczniczek ciepły, prawda? Tylko pamiętajcie, że no, cera naczynkowa. No tak, uważamy. Tak, uważamy z takim produktem, natomiast cera tłusta, mieszana, czy nawet sucha, mi się wydaje, że będzie okej. Okay. Będzie w porządku. Tylko, że po prostu pamiętajcie, żeby ten ręczniczek nie był mocno nagrzany. Testuj. No, więc teraz pokażemy wam pianki, bo pianka to jest kolejny krok naszego demakijażu. Bardzo ważne jest to, żebyśmy użyły delikatnej pianki nawilżającej, tak. I takiej też poszukiwałyśmy dla was. No i Gosia oczywiście tutaj zrobiła swoje. Tak, znalazłyśmy. Tak. Udało się. To jest pianka marki Cosrx Triple Hyaluronic Moisturizing Cleanser. Jeśli chodzi o skład, mam tutaj kwas hyaluronowy, który głęboko i długotrwale nawilży skóry, oraz pantenol, który ochroni ją i wzmocni naszą naturalną barierę ochronną skóry. Ale co mi się podoba w tej piance, to to, że ona tak pięknie pachnie, prawda? Tak. Jest taka zbita, kremowa, ale nie jest taka przesuszająca. Nie wiem, jak ty masz odczucie na temat tej pianki. No, oczyszcza bardzo dobrze, ale właśnie ważne jest to, że nie wysusza tej skóry. No właśnie, to jest najważniejsze, tak? Bo generalnie chodzi o to, żeby pianka była bardzo delikatnym kosmetykiem i tylko nam usuwała resztki na przykład i makijażu, i tego olejku, tak, który stosujemy, bo pamiętajcie, że te dwa kroki są najważniejsze, więc myślę, że one świetnie zamykają taki pierwszy etap pielęgnacji, no i przejdziemy do kolejnego. Teraz przejdziemy do toników. Toniki są bardzo ważnym krokiem pielęgnacji cery suchej. Mi się sprawdził ten produkt, to jest Helpor Water Up Peptide EG Mist One Button. Długa nazwa, ale dobry skład, tak? Tak, bardzo długa nazwa, ale tutaj oprócz tego, że to jest tonik, można go też jako mgiełki używać, bo ma taki atomizer. No, używać na makijaż na przykład? Tak. I świetnie się sprawdza. Ja przetestuję. Ale nie, słuchajcie, ostatnio też zauważyłam, że ona ma taki przyjemny zraszacz, więc on jest taka chłodząca, prawda? Jest. Jest przyjemna, także jak zaczyna, że tak powiem, wiosna iść, to muszę wam powiedzieć, że to będzie świetny kosmetyk, taki odświeżający mocno skórę. Tak, tak. Jeśli chodzi o skład, tutaj mamy olejek rzeżowa, który doskonale odżywi skórę, zapobiegnie pojawienia się uczucia suchości, łuszczenia i podrażnienia. Oprócz tego mamy peptydy, które pomogą nawilżyć skórę, będą stymulowały produkcję elastyny, która jest odpowiedzialna za gładkość i jędrność. No i dodatkowo hydrolat różany, który doskonale nam skórę nawilży. Czyli coś takiego łagodzącego, no bo skóra sucha też jest często podrażniona i ona wymaga po prostu takiego otulenia. Takiej większej troski. Tak, róża się, słuchajcie, świetnie sprawdza. Mamy dla was aż 6 toników. Dużo, ale muszę wam powiedzieć, że naprawdę nie mogliśmy się zdecydować, bo i jedna testowałyśmy, pojawiły się nowości, więc chciałyśmy wam troszeczkę przekrojowo pokazać, na przykład z Veolia mgiełkę do twarzy. I to jest, słuchajcie, bardzo fajny tonik. On przede wszystkim bardzo też ładnie pachnie. I on jest taki mocno oświeżający, prawda? Taki lekko ziołowy. Nie wiem, co czujesz? Czuję taką świeżość. Ja czuję zioła. Takie, ale jakbyście były naprawdę na łące, więc bardzo przyjemny zapach, taki przywołujący wiosnę, lato. I to jest, słuchajcie, bardzo łagodzący produkt. Marka Veolia ogólnie stworzyła taką po prostu linię kosmetyków, która będzie delikatna, będą to świadome składy, a jednocześnie te kosmetyki tak naprawdę uzupełniające pielęgnację wielu cer, między innymi suchą. Tutaj w składzie mam ekstrakt z ogórka, nagiewka, ja czuję właśnie rumianek, które łagodzi podrażnienie. Mamy miętę i lawendę, które odświeżają, więc jednocześnie lawenda też koi.
boli i mam wrażenie, że tak wycisza ładnie skórę, prawda? Tak. Ale tutaj naprawdę czuć rumianek, nie wiem, czy to zauważyłaś. Czuć taką. Nie sugerowałam się, bo absolutnie teraz nie spojrzałam właśnie, że ten rumianek się pojawia w składzie, ale muszę wam powiedzieć, że. No, czuć rumianek. Czuć zdrowie. Tak, taką herbatę po prostu rumiankową, także bardzo przyjemny zapach. Dalej mamy, słuchajcie, nasz kultowy kosmetyk, czyli tonik z kwasem hialuronowym. On jest taki na pograniczu esencji toniku, bo ma taką lekko żelową konsystencję, ale to jest, słuchajcie, produkt, który tak po prostu przyjemnie nawilża skórę, co mnie mocno cieszy, bo to jest taki trochę opatrunek i ta lekko żelowa konsystencja tak otula i wypełnia skórę. Ja już, słuchajcie, jedno opakowanie zużyłam, ale powiem wam szczerze, że naprawdę ciężko go zużyć. To jest kosmetyk, który nie kończy się. Nie kończy się, on jest z wami zawsze, jest tak gęsty, tak treściwy, że 2-3 kropelki wystarczą na pokrycie całej twarzy, szyi. Ja na przykład miałam mocno przesuszoną szyję, tego się też założyłam. Tak, testowałam, sprawdzałam. Tak, i właśnie próbowałyśmy po prostu tą skórę nawilżyć i mocno się udało maską na noc. I to jest, słuchajcie, taki kosmetyk, który ogólnie Essentials ma bardzo nawilżające kosmetyki. Naprawdę nie trafiłam na żadnego bubla, jeżeli chodzi o tą markę. Także nasze testy tutaj idą w dobrym kierunku, ale widać, że po prostu marka mocno pilnuje składów i faktycznie działanie tych kosmetyków. Ty masz taką perełkę, nowość. Tak. Ale powiem wam, że no naprawdę chcę to przetestować. Tak, to jest tonik marki Amphrom, bardzo naturalna marka. Nazywa się Rice Toner, oczywiście kosmetyk koreański, czyli to co lubicie. Tak. On tutaj ma w składzie esencję z ryżu, która jest źródłem antyoksydantów i działa głęboko nawilżająco. Oprócz tego niacynami, który doskonale znacie, który pomoże zmniejszyć nam tebl. Co to takiego jest ten tebl? No właśnie, tak mnie się nasunie pytanie. Myślałam, że źle usłyszałam, ale proszę mów. To jest transepidermalna ucieczka wody z naskórki, która normalnie w naszej skórze następuje, ale przy cerze suchej, jeśli mamy na przykład uszkodzoną barierę hydrolipidową, no to następuje w zwiększonym jakby poziomie. Szybciej też. Tak, nie? Szybciej ta woda paruje, ucieka, no i wtedy mamy naszą skórę bardzo przesuszoną. Więc tutaj naprawdę ceramidy, które są na przykład składnikiem bariery hydrolipidowej, świetnie się sprawdzą. Czyli teraz jest moment, żeby wam pokazać bardzo taki kultowy w sumie kosmetyk. Ja muszę wam powiedzieć, że to właśnie dzięki waszym poleceniom go odkryłam, bo zaczęłam obserwować, co się dzieje na Instagramie, na social jak i marka Cosrx po prostu zrobiła furorę, jeżeli chodzi o mgiełkę ceramidową. Krem to już nie wspomnę. Ja wam ostatnio pokazywałam ten produkt, to jest Comfort Ceramid Cream Mist, czyli coś takiego na pograniczu mgiełki, kremu. No świetny po prostu dla mnie jako tonik. To jest taki produkt, który ja nakładam właśnie jako tonik, żeby otulić skórę, bo on faktycznie tak działa. Nie czuję jakby konsystencji ani kremowej, ani nie czuję wykończenia kremu, tylko właśnie takiej mgiełki. I ona ma, słuchajcie, w składzie oczywiście 6 rodzajów ceramidu, co jest bardzo ważne i też bogato i kompleksowo buduje naszą pielęgnację. Mamy również, tutaj już wam mówię, mamy pantenol, który głęboko i długotrwale nawilża skórę. W związku z tym, no tutaj pojawia się taki krótki, no bogaty skład. I muszę wam powiedzieć, że ta mgiełka naprawdę uratowała taka... trochę cię po tym kwasie, nie? Bardzo, bardzo. To jest bardzo przyjemna. Także my tutaj, jak czasami tak patrzymy na te składy, to faktycznie można znaleźć perełki. Ja muszę wam powiedzieć, że mam zupełnie inną świadomość, nawet pracując teraz z Gosią. Dobierając sobie kosmetyki, inaczej patrzę zupełnie na skład, bardziej tak świadomie, że moja skóra teraz potrzebuje wyciszenia. Tak, to jest ważne. Czyli mocno po prostu obserwujemy naszą skórę, prawda? Tak, tak. Dużo się zmienia zawsze na skórze. Dlatego czasami warto mieć, nie wiem, 2-3 mgiełki, po prostu sobie korzystać latem, zimą. To jest, słuchajcie, kwestia też, żebyśmy badały na bieżąco naszą skórę. No i kończą, że tak powiem, naszą podróż po esencjach, takich produktach mocno nawilżających, nowość marki Amphrom. I to jest, słuchajcie, esencja, która ma jeden składnik. I to mocno go się zainteresowało. Tak, to jest naprawdę wow. Zaczęliśmy, słuchajcie, przede wszystkim się przyglądać temu kosmetykowi, bo tutaj jest po prostu taki ekstrakt z herbaty, który bardzo ładnie pachnie. Zresztą czuć po prostu herbatę. Taki czysty, herbaciany zapach. Czuć taką właśnie. Tak. I to jest, słuchajcie, kanwa, czyli esencja z koreańskiego drzewa herbacianego, pozyskiwanego metodą ekstrakcji na zimno, który mocno działa antyoksydacyjnie. Także zobaczcie. To są, słuchajcie, takie kosmetyki przede wszystkim o prostych składach. Tutaj na przykład mamy do parę esencję, taki tonik ryżowy, ale powiem wam, że to jest tak przyjemna konsystencja. Tak. Takie mleczko dosłownie jakby się nakładało. Myślę, że mocno was ta marka zainteresuje. Mówią, że śledzicie na bieżąco koreańskie nowości, a Amphrom, słuchajcie, wyprzedaje się na pniu, także to jest bardzo taka chętnie testowana marka z uwagi na skład, bo tutaj naprawdę możecie się po prostu przyjść raz, dwa, trzy, koniec. Także... So really you ain't gonna hit me back, yeah.
Przed chwilą rozmawialiśmy o tonikach i chciałam Wam zdradzić taki koreański sekret, który jest na co dzień Wam przez koreanki. To jest taki sekret, który pozwoli Wam podkręcić działanie toniku. Więc potrzebujecie takich koreańskich płatków kosmetycznych. One są troszkę inne niż normalne płatki, bo mają taki jakby bandażyk. On się troszkę rozciąga, jak widzicie tutaj. I sekret polega na tym, że bierzecie sobie swój tonik, który oczywiście ma fajny skład, bogate składniki, psikacie sobie mocno tutaj, nie oszczędzamy. On nam się tutaj ładnie rozciągnie, no i możecie sobie jako taką maseczkę nałożyć, dalej na przykład zrobić coś w kuchni, spakować jedzenie do pracy, cokolwiek, a maseczka z toniku będzie działała. Bardzo mało mówimy Wam o pielęgnacji ust, tak naprawdę w ogóle chyba nie poruszałyśmy tego tematu na kanale, a przecież mamy taką perełkę od Real Barrier i jest w dwóch opcjach, bo co się zdziwiam, że mamy jakby dwie opcje do wyboru. Kto co woli. Ja słuchajcie, na przykład wolę takie jakby smarowidła, że po prostu, nie wiem, możemy to sobie po prostu wycisnąć, nałożyć i rozprowadzić palcem, albo bezpośrednio stick, ale on jest też tak fajnie wyprofilowany, więc jest... Jak pomadka, że to w ogóle pachnie? Nie, one słuchajcie nie mają zapachu, nie, praktycznie bezzapachowe. I to są słuchajcie produkty, które po prostu zapobiegają utracie wody, przesuszeniu po prostu ust, tak. Ale powiem Wam, że to jest taka perełka i też dostaję mnóstwo wiadomości, że do ust polecacie po prostu Real Barrier. Dużo też się dzieje na Instagramie odnośnie tej marki, więc myślę, że po prostu dziewczyny pokochały mnie mocno jak my, bo wiecie, że my bardzo lubimy Real Barrier. To jest słuchajcie przede wszystkim taka seria, która jest dedykowana skórze przesuszonej. No i tak jak Gosia tutaj sama wystąpiła i opowiadała o tym właśnie komplekcie, który po prostu tracimy z czasem, no to faktycznie tutaj pojawia się i bardzo ładnie po prostu nawilża skórę ust tym razem. Tak. Ale obiecałyśmy Wam podsumowanie serów, w związku z tym pokażemy Wam dwa. Jeden po prostu na nas mocno wywarł wrażenie, jeżeli chodzi o te pierwsze takie właśnie testowania, natomiast drugi mi poleciła Gosia i może od niego zaczniemy, bo wspominałam Wam, że dostałam receptę. No i między innymi pojawił się beta-glukan. I tak jak ostatnio właśnie siedziałyśmy, ja mówię, że no mam mocno przesuszoną skórę, Gosia pomóż. Gosia tak zaczęła wertować swoje składy i po prostu mówi, a to jest rewelacyjne, prawda? Tak było. Tutaj mamy słuchajcie czysty tak naprawdę beta-glukan. Jest no... Bardzo krótki skład. Ja tak na początku mówię, o wow, nic prawie się nie dzieje, ale słuchajcie, to jest właśnie to, co jest najlepsze w kosmetyku, że sami krótki skład potrafi zrobić robotę, prawda? Tak. Beta-glukan przede wszystkim naprawia naszą skórę, uszkodzenia. No i faktycznie tak, wiecie, po kwasach czasami jest mocno przesuszona, więc musimy odbudować tę barierę hydrolipidową, tak? Tak, o to chodzi właśnie. Konsystencja jest taka przyjemna, tak jak używacie na przykład kosmetyków z filtratem ze ślimaka, no to jest bardzo podobna, bo jest taka ciągnąca się, ale od razu nawilża. To było takie moje pierwsze wrażenie. Bardzo tak, w ogóle wow. Się, tak, ja się w ogóle bardzo dobrze czułam w tej pielęgnacji, którą mi Gosia ułożyła. Także oczywiście macie kontakt do Gosi, piszcie na maila, jeżeli potrzebujecie pomocy. Ewentualnie na czacie naszym, prawda? Tak, na Messenger. Też możecie się z Gosią kontaktować. Powiem Wam, że naprawdę jesteście z tego, co widzę, zadowolone z Gosi pomocy, także no ja też. Także ja jestem tutaj żywym dowodem na to, że Gosia naprawdę pomaga. A Ty co masz? A ja polecę Wam eSimply. Hyaluronic Acid Water Essence. Tutaj mamy aż 8 rodzajów kwasu hyaluronowego. Kwas hyaluronowy wnika w głąb na skórkę, eliminuje odwodnienie skóry, uzupełnia niedobory wilgoci, no i eliminuje nam suchość skóry. Oprócz tego mamy beta-glukan, o którym tutaj przed chwilą była mowa. Tak. On nam również bardzo zwiększy poziom nawilżenia, zregeneruje nam skórę, no i nam pomoże odbudować warstwę hydrolipidową. Co nam się, słuchajcie, mocno podoba w tym kosmetyku, że naprawdę pozostawia skórę jedwabistą. To tak. Jest takie, jak w ogóle zamówiłyśmy ten produkt i zaczęłyśmy go testować, to muszę Wam powiedzieć, że na początku go sobie też, no pierwsze co testujemy na kosmetyk na rynku. No tak. Dajcie znać, jak macie taki moment, że odpakowujecie paczki, to pierwsze co to po prostu patrzycie teksturę kosmetyku, zawsze tak jest. I złapałyśmy się na tym, że to było naprawdę dobre takie uczucie na skórze nawilżenia. Bardzo takie pozostawia wygładzenie, przyjemne takie welurowe wykończenie mam wrażenie. Więc jeżeli chodzi o esencję i sera, to są mocno nawilżające kosmetyki. Upchane dosłownie takimi, no jak widzicie, dobroczynnymi składnikami. Także to są dwie opcje, które Wam naprawdę polecamy. No i chcecie nawilżyć, chcecie zregenerować skórę. Myślę, że każda z nas znajdzie po prostu coś lepiej. Idąc tak naprawdę krokiem azjatyckiej pielęgnacji, po serum nakładamy maskę w płaście. Tak.
To jest bardzo fajny krok, ja przynajmniej uwielbiam maski w płachcie. Też przeszłam kurację z polecenia Kosi. Dużo testowałam, słuchajcie, maski Eatsintree. Takiej na przykład, zresztą tutaj Wam wyświetlę, to jest naprawdę świetna maska. Jedną testowałam na dzień, a drugą z Cosrxa na noc. No i powiem Wam, że naprawdę mocno odżywiam, jeżeli macie też duże przesuszenie, to po prostu, że tak powiem, nawet nie atakujecie skórę maskami w pachcie, ale używacie ich regularnie, bo one naprawdę podnoszą poziom nawilżenia, prawda? Tak. Także te dwie maski są kultowe, ale Gosia znalazła jeszcze świetną, która ma w ogóle genialny skład pod kątem nawilżenia. Z tego co widziałam, też bardzo ją lubicie na naszej stronie. Taka kultowa maska, tak, prawda? To jest maska Some By Me Hyaluron Moisturizing Glow Luminous Ampoule. Długa nazwa, tak. Długa nazwa, dobre działanie, tak. Jak już tutaj stwierdziłyśmy. Tutaj mamy potrójny kwas hialuronowy, który zadziała nawilżająco i ochroni nam naszą skórę przed utratą wilgości. Oprócz tego mamy trehalozę, to jest taki polisacharyd o silnym działaniu nawilżającym, spowalniającym proces starzenia i działającym antyoksydacyjnie. No, ta maska jest kultowa, zresztą ta czerwona rozświetlająca czy tea tree są po prostu rewelacyjne. One są też w moim zdaniem budżetowe, kosztują 10 zł, czyli można sobie pozwolić na więcej takich masek, nawet jak robicie zamówienie, brakuje Wam do paczki, to słuchajcie, maska w płachcie jest idealna, ale słuchajcie, marka Huan Jiso, której testowałam pianki, no genialne w ogóle pianki, jego się jeszcze nie testowała, ale myślę, że to się zmieni, bo te pianki są kultowe, jest aż 5 rodzajów, wypuściła maski w płachcie i tutaj jak się konsultowałyśmy w sprawie w ogóle wyboru tych masek, żeby po prostu no, ukoić tą cerę suchą, to wybrałyśmy dwie, rozświetlającą i nawilżającą i jedna, słuchajcie, na przykład ma ceramidy w składzie, to jest dokładnie ta z propolisem, mamy tutaj jakby taki kompleks działający ochronnie na naszą skórę, Centella Repairing Mask. Świetna, słuchajcie, maska w pachcie. W ogóle maski Huan Jiso są genialne i też moim zdaniem w dobrej cenie. Są przede wszystkim też wegańskie. I mamy kolejną rozświetlającą z witaminą C, czerwonymi owocjami oraz acerolą, która właśnie rozjaśnia skórę, odżywia, skóra się przede wszystkim staje promienna. Także te dwie maski są moim zdaniem bardzo fajne. Ja uwielbiam maski w pasie, mam nadzieję, że wy również. I faktycznie one zamykają tak ładnie pielęgnację, bo tworzą okluzję. Tak, tworzą okluzję, wtedy kosmetyki wcześniej nałożone jeszcze lepiej nam zadziałają. Właśnie, bo przede wszystkim tak silnie penetrują, prawda, skórę. Mhm. Więc myślę, że maski w pasie rewelacyjnie zamykają nam pielęgnację. No i teraz pokażemy Wam cudowne płatki nawilżające do skóry też delikatnej, przesuszonej, cienkiej. No Gosia, słuchajcie, jest zachwycona tymi płatkami. Ja mam wrażenie, że już tak, że tak powiem, wchodzisz tą taką głębszą pielęgnację. Wciągnęli mnie. Tak, to jest. Tak, to oglądając nasze filmy, pewnie się o tym przekonałyście, że planujecie sobie sukcesywnie też nowości wprowadzać do swojej pielęgnacji. Lubicie testować, to jest w ogóle dla Was, myślę, że duża przyjemność. No nie wiem, Gosia, czy tak zauważyłaś po sobie, jest ale... Jest taki fan. No a co do płatków? Co to jest? Powiedz. Co do płatków? To są płatki Jejun pod oczy. Najlepiej działają, jak włożycie sobie w ogóle do lodówki je na chwilkę przed użyciem. Świetne działanie. Wtedy jakieś ewentualne opuchnięcie, myślę, że tutaj opuszczą Waszą skórę. O, dokładnie. Przede wszystkim ładnie zdejmą obrzęki. Bardzo ładnie też wyrównają strukturę skóry, przez co możecie na przykład przed makijażem je nakładać. A tak. Z lodówki, słuchajcie, świetnie działają rano, kiedy czujemy takie zmęczenie, opuchlizny, prawda? Mhm. Dokładnie. Mamy ekstrakt z czerwonych alg irlandzkich, które stymulują regenerację skóry, kwas hialuronowy, który zapewni długie i intensywne nawilżenie i ochroni przed odwodnieniem, no i ekstrakt z czarnego bzu, który pomoże złagodzić obrzęki pod oczami, no i poprawi nam kolory skóry. Także no, tutaj jeżeli chodzi o takie ściągnięcie zmęczenia, rewitalizacje skóry są po prostu idealne. Teraz przejdziemy do kremów, które są bardzo ważne w pielęgnacji, zarówno cery suchej. Mamy aż 4. Mamy dużo dzisiaj, więc wszystkie Wam tutaj pokażemy, opiszemy. Na początek pokażę Wam coś takiego bardziej cięższego, jeśli ktoś woli takie wykończenie. To jest petarda, powiem Wam szczerze, to jest, tak, tutaj naprawdę intensywnie, jak nazwa mówi, Rich Cream. Marine Care Rich Cream, tak dokładniej, marki Hamish. Tutaj mamy wodę morską z dużej głębokości, która odżywi skórę tlenem, nawilży i zmineralizuje. Mamy olej makadamia masushi, który zadziała odżywczo, nawilżająco i naprawczo. No i kwas hialuronowy, który głęboko i długotrwale nawilży skórę. Więc jeśli macie bardzo suchą skórę, coś się stało, na przykład właśnie tutaj za bardzo się z kwasami podziałało. O! No, już tak nie pokazuj, no już tak nie pokazuj. No już nie będę. To jest, słuchajcie, taki krem w ogóle mocno zaciążający skórę. Są osoby, które też bardzo lubią takie kremy, nie zapychają ich, bo pamiętajcie o tym, że takie kremy
bardzo często przy takiej mocno wrażliwej skórze mogą spowodować wysyp. Natomiast jeżeli lubicie takie kremy, takie mocno solidne, one będą rewelacyjne, więc pamiętajcie również o tym, że no tutaj koneserzy używają tych kremów. Bardzo często składa się takie naprawdę mocne kremy, tak? Więc myślę, że to będzie naprawdę świetna propozycja. Ale tak teraz przeskakując, pokażę Wam I'm From, w ogóle nazwa. Gosia to też, wiecie, ja czasami tak nie zauważę tego na początku, ale Gosia tak mocno przeanalizowała tą nazwę i faktycznie I'm From, czyli skąd ogólnie pochodzę, pokazuje, słuchajcie, na opakowaniach, skąd jest taka marka malutka. Powiem Wam, że te opakowania są piękne, fajnie obrazują w ogóle całą markę. I tutaj mamy taki lekki water gel, czyli taki wodny krem, który ma taką formę po prostu żelu. I tu, słuchajcie, to jest naprawdę bardzo przyjemna konsystencja, która sprawia, że po prostu mamy taką dobrze nawilżoną skórę. Ja ogólnie mam takie przyjemne odczucie, jeżeli chodzi o ja jestem posiadaczką cery mieszanej, że ten krem po prostu ładnie nawilża, ale ładnie też przygotowuje skórę pod makijaż, jest po prostu lekki. No to też jest ważne. Jak używałyście Cosrxa Water to Toner, to będziecie po prostu zachwycone. Krem praktycznie nie pachnie. Mamy ekstrakt z rokitnika zwyczajnego, który koi, łagodzi skórę. Również zdejmuje podrażnienia, wygładza zmarszki. Ekstrakt z portulaka, który tonizuje. I ekstrakt z rumianku, który łagodzi trądzik i przede wszystkim zdejmuje ładnie obrzęki. To jest, słuchajcie, też w ogóle świetna propozycja, żeby wschować po prostu lodówki. Jak chcecie ukoić skórę, to wyjmujecie z lodówki, jest takie przyjemnie chłodne i naprawdę bardzo ładnie nawilża skórę. Lodówka bardzo pomaga w ogóle w pielęgnacji. Bardzo. Ja myślę, że każda z nas by chciała mieć taką lodówkę prywatną w łazience. To nam się na pewno przydaje, tak kompletując tą pielęgnację. Ale powiem Wam, że to jest marzenie nie jednej kobiety. Coś mocno nawilżającego też. Tak, propozycja troszkę lżejsza niż poprzednia, którą pokazałam. Tak. Tutaj mamy Jadach Anti-Tea Cream Moisturizing. Jeśli chodzi o ten krem, naprawdę świetnie nawilży suchą skórę, ale nie będzie tego efektu takiego obciążenia. Tak. Jeśli ktoś nie lubi takiego efektu. W składzie mamy trehalozek, to jest taki polisacharyd o silnym działaniu nawilżającym, spowalniającym procesy starzenia, działającym antyoksydacyjnie. Masło shea, które działa odżywczo, nawilżająco i naprawczo. No i olej kokosowy, który też zadba o nawilżenie i napuszczenie skóry. I to jest krem, który ma bardzo przyjemny cytrusowy zapach. Właśnie, tak. Często Wam mówimy o zapachach i to też Wam się podoba, ponieważ możemy Wam troszeczkę zobrazować i konsystencję, ale jednocześnie gdzieś tam po prostu jak lubicie dane nuty zapachowe, zwłaszcza takie odświeżające, to w tym produkcie go znajdziecie. Na koniec taka perełka, którą bardzo lubicie i to jest kosmetyk dla mnie, jeżeli chodzi o cerę mieszaną, troszeczkę za bogaty, ale cery suche właśnie będą zachwycone, cery takie wymagające regeneracji, z kwasem hialuronowym Cosrxa. Lżejsza wersja ze ślimakowej, to tak od razu Wam mówię, jest naprawdę fantastyczna, a ta jest taka moc mocno odżywcza i Gosia naprawdę zauważyła, że oj, powiem, w ogóle bardzo ma przyjemną konsystencję. Działanie tego kremu jest mocno nawilżające, ale konsystencja się szybko chłania, ale po prostu czujecie odżywienie. To jest uczucie. To już nie jest wykończenie, tylko takie uczucie po prostu na skórze. Więc jeżeli poszukujecie takiego mocno odżywczego, nawilżającego kremu, będzie rewelacyjne. Także no tutaj generalnie muszę Wam powiedzieć, że to jest świetna opcja na zamknięcie swojej pielęgnacji. Także mam nadzieję, że znalazło się tutaj coś dla siebie. Oczywiście na koniec pokażemy Wam filtr, bo musimy oczywiście pamiętać o ochronie przeciwsłonecznej. Także Gosia pokaże naszą najnowszą perełkę z Cosrxa. Tak. Cosrx ze ślimakiem, Snail Essence Sun. Tutaj filtr 50, więc na pewno nas mocno ochroni. Duży faktor. Tak, przed zbliżającym się słońcem. No i tak jak my używając kwasu musimy się chronić przede wszystkim przed... Po prostu powstawanie przebarwień. Oczywiście jak już macie te przebarwienia, to jest na kanale film. Zapraszamy. Tak, mamy tutaj naprawdę kompleksowo omówiony ten temat. No ale tak jak mówię, filtrem trzeba zamykać pielęgnację. I jaka konsystencja go się z tego kremu? Konsystencja jest bardzo leciutka. Tak. Ochrona duża, konsystencja lekka. Tak samo jak All Green, czyli ta wersja zielona. Tak. One są bardzo się podobne, szybko się wchłaniają, a to jest taki w ogóle przyjemny filtr. Jak macie skórę suchą, mieszaną, tłustą, on będzie po prostu lekki, nie obciąży Waszej skóry, no i też nie bieli. Więc to nam się też mocno podoba. Dzisiaj pielęgnacja ust, dużo nawilżenia, dużo przede wszystkim odbudowy skóry. No i tak jak mówię, jeżeli macie problem, tak jak ja, że czasami po prostu no, przesadzi się albo po prostu skóra inaczej zareaguje, bo zmienia Wam się pielęgnacja, też dodałam właśnie, tak jak rozmawialiśmy, mikrodermabrazję, kawitację. No i w tym momencie jeszcze po prostu nałożyłam tak jak zawsze kwasy, to pamiętajcie o tym, że jednak musimy mocno obserwować skórę, patrzeć co wprowadziłyśmy, co zmieniamy. No i przede wszystkim dobrać odpowiednią pielęgnację, więc wtedy no, rezygnujemy z danych kosmetyków, mocno ją nawilżamy, a dzisiaj taka perełka, kompleksowo Wam opowiedziałyśmy o tej kwestii, także co, my się żegnamy i widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć!